Cześć! Kolejny odcinek mojego vloga z miejscowości nadmorskiej, nadoceanicznej Luzdy Tavira. I taka refleksja dotycząca końca. Zmienię może rękę, bo... Okej. Refleksja dotycząca końca, bo to jest ostatni dzień w Portugalii nasz. Pamiętam, jak wracałem z Francji, w sumie już kilkanaście lat temu, to była moja pierwsza podróż zagraniczna. Paryż, magiczna kraina wyobraźni mojej licealnej. Zupełnie niesamowita wtedy rzecz, już pewnie nie do powtórzenia, niestety wszystko jest coraz gorzej. I wróciłem na dworzec zachodni, który był szary. No wiadomo, jak jest na dworcu zachodnim w Warszawie, jest źle. Chociaż ma to swój urok, ale... No ale jest źle, no po prostu. Wsiadłem w autobus na Jelonki i ktoś splunął w szybę na wysokości mojej twarzy i to było takie przywitanie jakby przez... No wiadomo, że to jakieś takie tandetne takie symbole, ale, no ale tak było, no. Przywitało mnie splunięcie po prostu. I teraz, kiedy mijam tutaj, są, nie wiem co to jest, gaje pomarańcze albo coś takiego, i ludzie się uśmiechają i bardzo ładnie pachnie. I przede mną jest ocean, nie widzicie go, ale ja go widzę. No to robi mi się jakoś tak smutno, no. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku mojego vloga, już z Polski, krainy wannabe, krainy blogerów i Facebooka i jakichś dziwnych vlogów, dziwnych akcji. Także do zobaczenia.